Cześć, Marko Witamskich, bardzo serdecznie, strony Kręcio. Gramy sobie dzisiaj kolejne podejście fajzaczka, zagramy sobie dzisiaj Gridier Moda. I w sumie Forgottenem bym sobie zagrał, no właśnie. Będziemy co, zagraliśmy chyba dwie czy trzy gry i przestaliśmy, o, to jest naprawdę fajna postać, więc mogłem sobie to darować, chociaż dostałem dwa klucze za darmo, to też jest dobra rzecz. Oj. To jest dobry przedmiot. To się nam trafiło na start. Tu jeszcze mamy Solharta, więc weźmiemy go na pewno po David Lilu. Obczykamy sobie jeszcze tylko tutaj, czy coś jest. Jest monetka jedna, więc jest fajnie. Szkoda, że żadnej bomby nie dostaliśmy. Na tobie nie można grać w ten sposób. Dobra. Mamy monetkę na następne piętro. Duszka sobie użyjemy. Wolę się was na spokojnie pozbyć. Nieważne. Pozbycie kogoś na spokojnie. Ksencio, nie, dostań obrażenia niepotrzebne. Dobra, ty sobie to zrobiłeś. Tam chyba troll, bo opancerzeni się zrobili. Dobra, ale mamy gigantyczne obrażenia, chciałem powiedzieć. I zaraz stracimy nasze kościane serduszko, więc może być ciężko. Shielded Tearsy byłyby całkiem spoko, że tak to powiem. Musiałeś nam całe serduszko zarać? Draniu, ty najgorszy. Chodźcie, no. Raz. Lubię w tej formie walczyć naprawdę Forgottena, żeby się kością z niej bić. To jest takie miłe dla mnie. Tak podejść sobie i ich trzepnąć, że tak to ujmę. Dobra. Łatwo poszło. Ciebie też. I twoja kolej, dobra. To następny. Wy do mnie nie dojdziecie. To jest jedyny plus tego, że to mam. I teraz wasza kolej, chodź. Cyk. Kolejnego proszę. No chodź. O, ale skoczyć chciał skubany. O, ty byłeś ulepszony jeszcze do tego, dobra. Ja potrzebuję sobie serduszko ogarnąć na ten moment. A leży tu pół serduszka, więc dobra, to mi wystarczy tak naprawdę. Jeden soul heart, to jest wszystko co potrzebuję na ten moment. Ale mamy obrażenia w niego na pole. Aż się zawiesiłem przez chwilę. Nie, jak to we mnie nie trafiło? Monstro, czy mi się... Tak, monstro. Dostałem głupie obrażenia. Nie mogę się tak dawać. Przykro mi, ziomuś, ale musisz odsunąć się. Tak długo, jak cię trzymam na dystans, tak długo mnie nie trafisz, prawda? Dobra. O, ty draniu, ty. I straciłem mojego kościane serduszko jedno. No, to trochę to zepsułem, ale dobra. Zwykłymi z HP upami też sobie odnowimy, więc jest dobrze, nie ma się czego ba... Dobra, pozbyliśmy się ciebie na szczęście. No, nie tego się pozbyłem pierwszego, no ale dobra. Dostaliśmy obrażenia i to nas zabolało. Ała, mam sknife, dobra. Tak się składa, że na tobie chcę, mam sknife'a. Ale mam problem z życiem w tym momencie i to jest... Dwa HP upy i full health. To jest coś, co nam się tak naprawdę przyda. Więc ja sobie to wezmę. Bo nie mieliśmy... Nie, umarlibyśmy po prostu, więc wolałem jednak to wziąć. I dobra, lecimy na następne piętro. Mamy 18 obrażeń i te miniony i bossy będziemy od tak ściągać, ale potrzebujemy czegoś mocniejszego. Jeśli chcemy tak naprawdę Gridier Moda zrobić, bo bez tego nie mam najmniejszych szans. Więc liczę tu na coś fajnego, co mi na przykład Solharty da. 5 bomb też spoko, kolejne HP up, no dobra. 4 kościane serduszka, nie są złe tak naprawdę. Jakiegoś jednego Solharta bym sobie chciał tylko ogarnąć. I dostałem tu Solharty i Tears up. Biorę. Sprawdzam. Dziękuję. Blackheart. Dobra, to mamy już Blackhearta ustawionego. Czy my będziemy mieli dość pieniążków? Chyba tak, że będziemy mieli dość pieniędzy, żeby kupić oba te przedmioty. Chciałbym zrobić tak, żeby Blackhearta nie stracić. Skrzynkę sobie otworzę. Zwróciła się, jeszcze mi bomby dała, więc ja sobie w sumie was mogę w takim wypadku wysadzić. Nic mi nie daliście. Szkoda. Tylko że nie dostałem więcej pieniędzy. Jakbym dostał odrobinkę więcej, to by naprawdę fajnie działało. Tearsa jakiś by się przydał. Żeby szybciej troszkę bić.
Dobra, ciebie się pozbyliśmy. Papa. Pa. Nie no, nóż to jest jednak coś, co nam tak zwiększyło obrażenie. Jeszcze ten mega tirsy na sam start. No po prostu jakaś masakra się trafiła. Dobra, wiecie co? Ja to zrobię inaczej. Cyk, cyk, cyk. Dam ci radę, szybko. Dobra, was chyba na dwa powinienem mieć, tak? Teraz mam cię na jeden. Dobra, cyk, cyk. Troll bomby, uuu. Ale dobrze, że żadną nie dostałem tak naprawdę. Okej, okay, Blackhearta mamy dalej. Bierzemy sobie David Deala. Brimstone'a żadnego nie mogę dostać, szkoda. Ciebie się już pozbyliśmy. Au, ty wybuchasz. O, to jest naprawdę złe tą postacią. O, jak ładnie siadło. Dobra. Nie dostałem za całe zdrówko, więc jest dobrze, ale serduszko muszę sobie kupić. Nie chcę stracić tych serduszek, bo mimo wszystko one są naszym zabezpieczeniem na ten moment. Dobra, nieważne, już potraciłem ich bardzo dużo przez to, że nie chcę się walczyć z nimi w formie duszka. Bo jedno obrażenie i ja umieram tak naprawdę wtedy. Co my tu mamy? Uuu. To się nam trafiły przedmioty. Trzy Blackhearty. Tu Lamp of Call. Dobra, zrobimy to tak. I tak. No i dobra, i teraz mamy już 23 punkty obrażeń plus Lamp of Call. No to nam siadło nieźle, dobra. To są trzy Soulhearty. A tu dla nas Tirsa Pik. Cudownie. Od razu nam się szybciej będzie z tego biło. Mamy klucz na następne piętro, więc też jest spoko. Więc teraz tak. Tu nawet mi nie przeszkadza, że trafiłem przeciwników. Mamy takie dipsy, że nam to nic nie robi, ale szkoda, że nie mamy żadnego przedmiotu aktywnego. Bo dałoby to nam kolejny ładunek, a tak to lipa. No ale dobra, nic się tak naprawdę nie stało. Forgotenem zawsze są fajne podejścia, więc dobra. Co nam się tutaj trafi tym razem? Jak to będzie działać? Czy to będzie wybuchać, jak doleci? Nie dało nam to dipsa, ale chyba będziemy zatruwać w tym momencie, tak naprawdę przy uderzeniach, więc... Całkiem spoko, ciebie wysadzam. Bum. Klucz mi dałeś, dobra, super, to na następne piętro mamy kluczyk. Tu mamy kolejnego Tirisapa, którego będę chciał pewnie wziąć. I piątka, tak... Aha. Aha. Czyli to... Wybucha przy każdym uderzeniu. Cudownie. To ja jestem martwy w tym momencie. To jest gorsze niż... I czy to mnie w ogóle rani? Nie jestem pewny, czy to mnie rani, ale mam nadzieję, że nie. Bo na razie trzymam wszystko na dystans tak naprawdę. Jak to jest... Odpycha mnie, ale nie rani. Nie no, muszę zrobić test. Muszę wykonać test. Gdzie ty jesteś? Nie rani mnie. Ale cudownie. Co za boskie połączenie w tym momencie nam się trafia. Kto nas nie rani? Poranią nas inni przeciwnicy. Dobra. Ha, 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 jakie to jest... Jakie to jest mocne. Nie dość, że ranimy normalnie, to jeszcze wybuch rani. Ale to bije. O Jezu. Ha, 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 ha. No nie, no lepiej się nie dało trafić. Dobra. Tirsap i serduszko. Dobra, mamy tirsy 12, więc już tak bijemy całkiem spoko. Nie zdjąłem cię. Szkoda, naprawdę szkoda, że nie zdjąłem. Liczyłem na to, że mi się uda. No dobra, nic się nie stało. Ty sobie umrzesz. Ktoś się trespił. Monstro dwójeczka. Cześć, ziomuś. Pobawimy się. Ała, dobra. Dętnie się nie chcesz bawić, ale mnie to odpycha i to jest małym problemem. Dobra, leżysz i mamy David Deala.
Nie mamy Devilvilla. O, to teraz dopiero będzie, dobra. Serduszko muszę sobie odnowić, ale nie będę kupował. Daj mi to. Dobra, i teraz tak. Co ja potrzebuję? Potrzebuję iść tu. I czy w ogóle mnie wybuchy nie ranią? Dobra, te mnie ranią. Moje mnie nie ranią. Skoro moje wybuchy mnie nie ranią, to jest naprawdę kozak. Ale ty wybuchasz, jest. Dobra, jeszcze Krampus Rage'a sobie weźmiemy. No dobra, no przemysł Zevil Dila, no nie jest jakiś super, ale... Ale robi nam robotę. Dobra, tu chyba nic nie ma, ale ja bym sobie sprawdził tylko tutaj te dwie strony tak naprawdę, bo tutaj może być Secret Room. Ale nie ma. Dobra, dwie bomby zmarnowane, ale czy ja... Czy ja mogę teraz tym sobie rolować bezproblemowo przedmioty w sklepie? To jest dobre pytanie, bo w sumie na ścianach to nie działa. Więc czy to zadziała na itemkach, na maszynie do losowania? Ojojoj, kolejny damage up. I HP up, no dobra, może być. Ja muszę sobie teraz tylko serduszko ogarnąć. O, właśnie. I tu, no tak, no nie mogę sprawdzić tego. Ciebie mogę rolnąć? Też nie. Jest klucz w promocji, klucz sobie kupię tak naprawdę. HP upa nie chcę, maszyny do rolowania też na razie nie chcę używać. To jest beznadziejne piętro, na którym dostajemy już całe obrażenia, tak naprawdę. Opa. Dobra, umarłeś. Opa. Szybko się z wami muszę wszystkimi żegnać. Nie mogę dostać obrażeń, no. No i dostałem to obrażenie. Ale ja was zbiję. Nie, 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 nie. Nie oddam mojego serduszka. To jest moje serce i nie tykać go, proszę. Dobra, to sobie wezmę. Czy tutaj nie mamy nic tak naprawdę do kupienia? Chciałbym sobie to przerolował. I dalej nic ciekawego. Rolniemy jeszcze raz. Item to active twice when you use. To jest dobre, ale to dalej nie jest to, co byśmy chcieli tak naprawdę, więc jeszcze raz rolniemy. Extra life. Big fat orbital. To jest dobre, a to jest co? Orbital on random enemy until that enemy dies. No spokojnie, trzeba się was pozbyć. Ała, dostałem. Ty draniu jeden, ty. Nie podejdziesz do mnie. Monstro dwójeczka znowu. No nie podoba mi się walka z tobą, wiesz? Ale nic na to tak naprawdę nie poradzę. Mam pół serca wolnego. I... już go nie mam. Zabrałeś mi serduszko, draniu. Wiesz co, to ja się z tą tak nie będę bawił. Dobra, ogarniamy jeszcze tutaj to. Następne piętro, ile się nie mylę, to mamy tak naprawdę... o ile się mylę, to Sheol, więc jeszcze będzie klucz do wykorzystania. Dobra, ty leżysz, wchodzimy i tu mamy dwa black karty. No dobra, może być. I troll bombę, której nie chcemy tak naprawdę. Okej, okay, to lecimy na następne piętro, bo na tym piętrze już nie mamy nic do kupienia tak naprawdę. Wszystko zebraliśmy, wszystko. 31 obrażeń i Tirsy 12, to są naprawdę dobre statystyki jak na Forgotena. Szczególnie to, że siadły nam takie DPS-y, że Dobra, co nam się tutaj trafi? Liczę na coś jeszcze ekstra. Tak, na nożu już z duszka nie mamy co korzystać. Dobra, breakfast może być, no. Ale liczę, że tu się coś jeszcze trafi. The last door już stays open. Jest dobre. To mi się już nie przyda. Rolniemy Tears Apic i to jest fajne. Chcę ciebie. Mam z ciebie szansę, żeby coś jeszcze kupić.
Okej. Tak, spróbuj mi to dać. Nie udało ci się. Szkoda, dobra, spróbujemy jeszcze potem raz. A na razie... idziemy sobie powalczyć, ziomeczki. Nie. To jest złe piętro. To jest naprawdę złe piętro. Spadaj. Stracę tu serce. Oj, stracę. Bolesne. Bardzo bolesne. Jedno z gorszych piętr, jakie się mogło trafić tak naprawdę. Auć. Znowu ty. Znowu wy. Solhard. Chcę go. Dobra, ty sobie spadaj. No i pająk mi to zrobił, tak? Najgorsze możliwe połączenie. Żeby mnie tak pająk urządził, to ja się tak nie bawię, naprawdę. Dobra. 25 monet mamy. Mamy tu ładunek. Dobra, spróbujmy. Dziękuję. Zwiększysz mi Tirsa? Tak, a ty mi zwiększysz Tirsa, bo ty mi jeszcze dajesz Solharty tak naprawdę. Solharty mi są na ten moment niepotrzebne, ale jeśli zrobimy Devil Deala, to się przydadzą. I trzy dobre, okej. Okay. Tirsa już mi nie dało, więc więcej Tirsa już nie możemy brać, chyba że Tirs delaye. Dobra, tego pana się... Coś ty tam zrespił. O ty. Trzeba się go było szybko pozbyć. O, i was też będzie trzeba szybko się pozbyć. Dobra, ty już leżysz. Jeszcze trzymasz się na nogach. O ty draniu, ty, dobra. Pozbyliśmy się, kurde, to jest to, że jak ja się skupiam, to ja potem nic nie mówię. Szkoda, że nie wziąłem wtedy tego Gabiego. Przydałby się teraz, naprawdę. Dobra, tu mamy Solharty, które chcieliśmy. Ciebie sobie, kolego, weźmiemy. Ja bym sobie może... Nie wiem, czy chciałbym tutaj coś rolować. Nie, Krampus chyba na pewno nie chce. Dobra, to lecę na następne piętro. Tam już tak naprawdę sklepu nie mamy. Czekać. Nie, stąd dobra. Stąd jednak nic nie chcę tak naprawdę. Okej, to następne piętro. Patrzcie, jak to fajnie szybko idzie. 18 minuta, a my już jesteśmy tutaj. Tylko, że mamy problemy z sercami. I nie mam opcji dłużka użycia, bo wziąłem beznadziejny przedmiot. Więc ja bym musiał pójść w życie na ten moment. To może być dość dużym problemem. Dawaj mi to. Przedmiot? Piguła. Co to jest? Bad guess. Dobra, nie chcę. Liczę siebie na przedmiot. Przedmiot. Nie. Piguła mi nieznana. One made you larger, no nie. Dobra, chcemy jeszcze to. Trochę monetek mogę jeszcze wydać tak naprawdę. Tego HP upa ja bym przygarnął. Proszę mi go dać. Proszę. Dziękuję. Dobra, i gramy dalej. Damage up, okej. Okay. Damage up i range up. To jeszcze lepiej, dobra. 35 obrażeń mamy na ten moment. Lecimy na walki. Oj, nie uleczyłem się. To się może dla mnie źle skończyć, że się nie uleczyłem. Tak, dostałem już obrażenia raz. Leć, walcz tam. Bijesz się tam z nimi? Nie, ty chyba znikasz po jednej fali, prawda? Straciłem właśnie te serce. Co jest dosyć dużym problemem. Kto się zrespił? Dobra, z wami sobie jeszcze dam radę. Tak dobrze, ty nie zareagowałeś. Bum. Otwierać. Dobra, aj. Ale poison cię zabił, więc jest spoko.
Jezus Maria, myślałem przez chwilę, że tych dwóch to są przeciwnicy. Strasznie mało serc mam. To jest duży problem. Strasznie mało serc. Ja bym musiał porolować i spróbować jakieś HP upy zdobyć. Dawaj, rola. Z HP upami. Damage up z jednego oka. To nie jest to, co ja bym chciał. Speed up, shot speed up. Nie. Range down. I habit. Habit też mnie nie ustawia. Co tu mamy? Dog food. Dobra, daj mi go. Ja potrzebuję serc. Dziękuję. A tu kolejne życie, dobra. Jak będziemy mieli 4 serduszka, to myślę, że sobie w miarę poradzimy. A teraz walki z bossami. Ale was wycięło w pień. Shielded Tears bym miał, to byłbym tak ustawiony, naprawdę. To, co ja robię tym przeciwnikom. Jak ja w nich wlecę na takiej szarży, to oni tu nie mają nic do gadania. Nie dostać obrażeń już. Nie daj się. Dobra, Devil Deal, a w Devil Dealu skrzynki. Ale lipa. A w nich... Straciłem. Ty draniu najgorszy, ty. Zabrałeś mi Solarta. I nie mam ładunku. Oddaj. Z trzema sercami mam się iść z nim bić. Daj mi to. To będzie trudna walka. To będzie naprawdę trudna walka w tym momencie. Idę tam od razu, bo jeszcze więcej obrażeń zostanę. Musiałbym duszka wykorzystać. Tylko w jaki sposób? Do zasłaniania się nim i dźgania po prostu? Bo my tutaj, no, mamy beznadziejny ten nóż, nie? Chyba, że będę nim tak delikatnie tylko merdał, że to tak powiem. To będzie trudne. Dobra, już nie mówię, że walka z wami, bo was to ewidentnie żeśmy wycięli w pień. Ale z tobą będzie ciężej. Od tych się nie możemy dać trafić. Przydałoby się naprawdę Shielded Tearsy. Ale bym dużo za nie teraz dał. Lejemy go, lejemy go, lejemy go. Tak, żeby nas nie trafił. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Jeszcze bym się nadział teraz. Dawaj, dawaj, dawaj. Ej, ta piątka jest moja. Dostałem raz obrażenia. To jest lipa. Dawać go, dawać go. Dobra, odsuwamy się. Póki to robi, to się odsuwamy, jeśli nie bijemy z nim. Bo on nas wtedy może trafić. To są nasze okazje, żeby go mocno sprać. Znowu dostałem dipsa. Ale beznadziejnie. Spadło mi na głowę. My mu nie damy rady tak naprawdę, kurde. Nie, 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 nie. Ile razy można dostać od ciebie obrażenia? Bierz go, duszku. Bierz ich. Dobra, jedno serduszko mi zostawiłeś. A to jeszcze nie jest twoja ostateczna foza. Ja tu poczekam, dobrze? Chodź. Duszek cię zdejmie? Dawaj, 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 Ksencio. Nożem go. Nożem go. Nożem go, masz dużo serc tutaj. Dzięki. Przez to, że mamy dużo serc, mogę sobie na to pozwolić. Aha. Nie mogę sobie chyba na to pozwolić. Ale beznadziejnie. Ale beznadziejnie stoimy. Ała, 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 ała. To jest dla nas bardzo bolesna sprawa w tym momencie. Dobra, uciekamy. Ale dostałem głupie obrażenie. Czy jak ja macham, to ja nie dostaję tych? I psów tak. Ja macham, to ja nie dostaję tym obrazem. To jest jedyna szansa, żeby z nim walczyć tak naprawdę. Ale pieniędzy wydropiłeś, ziomuś. Nie. Nie dam ci się. Jest na to szansa, że sam się zabijesz, ziomek?
Nie, mamy ostatnie obrażenia do dostania. Jak nie będziemy rozwalać wszystkiego tak, jak nam się należy, to sobie z nim nie poradzimy. My latamy, czy nie? Bo teraz nie wiem, czy dostałem obrażenia, czy beznadziejnie jest. Dobra, on poleciał znowu. Co monetami z góry. Wlazłem w to. No ale było fajne podejście, kurde. Naprawdę mi się followało. Szkoda tylko, że nie daliśmy rady. No, mieliśmy za mało serca. Jakbyśmy mieli więcej serc, to byśmy dali mu radę. Ale dobra, nie szkodzi. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o łapeczce w górze i subiku, jeśli dalej nie subskrybujecie. No i nic, widzimy się w następnym odcinku, więc do zobaczenia wam, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć!